Kochani, dziękuję Bogu, księdzu biskupowi i wam wszystkim za to, że jesteście. Dziękuję za to, że po niemalże 10 latach mogę stanąć tutaj przy ołtarzu i skierować do was to słowo. Po 10 latach, można powiedzieć, poszukiwania, wygnania, dziękuję Bogu za to, że mogę stanąć i czytać, głosić, a dzisiaj także głosić homilię. Panie, proszę, by te słowa, które skieruję teraz, nie były ode mnie. Proszę, Duchu Święty, przyjdź i przejmij moje myśli, moje serce, mój język, byś to Ty mówił tak naprawdę. Kochani, będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. To refren dzisiejszego psalmu. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza zapowiada nowe i wieczne przymierze, które będzie zawarte z Dawidem. Widzimy tutaj w tym proroczym słowie Dawida, czyli Jezusa, potomka z rodu Dawidowego, którego prorok nazywa Dawidem. On będzie świadkiem dla ludów, wodzem i rozkazodawcą. Ciekawe jest to w tym proroctwie, kochani, że tutaj Pan przez Izajasza mówi o tym, że to nie tylko Izrael, umiłowana Jahwe, ale to także ten, który przyjdzie, który będzie panował, Dawid, Jezus, będzie wodzem i świadkiem dla ludów, dla narodów, czyli dla nas, dla Kościoła Chrystusowego. Kochani, widzimy dzisiaj także Jezusa, który wchodzi do wody. Wchodzi do wody, by przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela. Słyszeliśmy Ewangelię i wiemy o tym, że zadziały się niesamowite rzeczy, które prawdopodobnie widział tylko Jezus i Jan. Jan zobaczył, jak Duch Święty zstępuje na Jezusa i jak otwiera się niebo i słychać głos, który mówi: Ty jesteś moim synem umiłowanym. Niewielu z nas pamięta swój własny chrzest. Natomiast wielu z nas pamięta moment, kiedy swoje dzieci przyprowadziło do chrztu. Myślę, że życie duchowe, życie w Kościele daje nam taką możliwość, byśmy przynajmniej raz w życiu stanęli przed takim początkiem i mogli przynajmniej duchowo wrócić do momentu naszego własnego chrztu i tak świadomie, zupełnie świadomie przyjść do wody w duchowy sposób, wyznając swoje grzechy i wołając świadomie do Ojca, że Go potrzebujemy. Kochani, w dzisiejszym świecie trudno nam jest zobaczyć jakby sens, istotę własnego grzechu. A jest to swoista niezbędność do tego, by zrobić krok dalej. Często mówimy w Kościele, jest to prawdą, że zbawienie jest dla wszystkich. Że nowe przymierze, zaproszenie do nowego przymierza jest dla każdego człowieka. Jest to prawdą. Ale też nie jest to całą prawdą. W pierwszym zdaniu, w pierwszym słowie, które widzimy w dzisiejszym czytaniu, w proroctwie Izajasza, na którym
dzisiaj centralnie pragnę się skoncentrować, jest określone, do kogo jest skierowane to zaproszenie. Wszyscy spragnieni. Przyjdźcie do wody. To, co nas definiuje i to, co nas predestynuje do tego, żebyśmy stali się członkami, obywatelami Nowego Przymierza, Królestwa Bożego, jest to, żebyśmy mieli w sobie to pragnienie. Ale kochani, tu nie chodzi o jakieś pragnienie wody. To nie chodzi o jakieś pragnienie jakiegoś dobra. Chodzi o pragnienie Boga zrodzone z poczucia własnej niemocy i nędzy. Naprawdę ważnym jest to, byśmy zobaczyli w swoim życiu naszą niewystarczalność, naszą niemoc, nasz grzech, bo jeśli to zobaczymy i zobaczymy efekty naszej pracy, to często, najczęściej prowadzi nasze myśli do Boga. Zobaczmy, jak dnia jest w naszym życiu, kiedy zabiegani w pracy, w rodzinie, kiedy zapominamy o modlitwie, o Bogu, o życiu duchowym, bo przecież sprawy dnia codziennego, sprawy tego świata, pragnienia, do których On kieruje nasze myśli, nasze dążenia, zasłaniają nam Pana Boga i często i łatwo potrafimy się pogubić i w efekcie zgrzeszyć. I są takie momenty graniczne w naszym życiu, w którym mówimy dosyć. Boże, ratuj. Ja też w swoim życiu miałem kilka takich momentów, a jeden pamiętam bardzo dobrze, bo wiem, że po latach religijnego wychowania w wierze katolickiej, kiedy zobaczyłem już jako chłopak przed maturą, tuż przed maturą, co robię ze swoim życiem, że ranię ludzi, a tego nie chcę. Zawołałem, pamiętam to dokładnie, Boże, pomóż mi. Boże, ratuj. I wiem, że ta modlitwa była mocna dlatego, bo pamiętam, nie byłem człowiekiem specjalnie religijnym. Chodziłem do kościoła, ale nie byłem człowiekiem wierzącym. Nie wiem, jak to określić, ale pamiętam, że ta modlitwa wyszła prosto z mojego serca. I w przeciągu tygodnia, dwóch, miesiąca wiem o tym dzisiaj, że to była odpowiedź Boga na tą modlitwę, bo to się po prostu po tym czasie wie. Był moment, kiedy Bóg dotknął mojego życia. Bóg dotknął mojego serca. Pamiętam, bo to nie było tylko i wyłącznie praca intelektualna, ale to było coś, czego nie znałem. Nagle fale miłości przetoczyły się przez moje serce, przez moje wnętrze. Przez moment czułem się tak wspaniale, że mógłbym w takim stanie, chciałem w takim stanie zostać cały czas. I wtedy po raz pierwszy, tak naprawdę pierwszy usłyszałem głos Boga w moim życiu, kiedy powiedział mi, żebym poszedł, wstąpił na drogę do kapłaństwa. I ten moment, to doświadczenie w sposób fundamentalny zakorzeniło się w moim życiu. Stało się fundamentem, którego później nie umiałem obejść, bo błądziłem, bo szukałem, bo odszedłem z kapłaństwa, odszedłem z kościoła katolickiego. Ale te wszystkie rzeczy, które się później działy, zawsze odnosiłem do tego momentu fundamentalnego. Czyli co? Przewidziało mi się? Czyli co? Czegoś nie zrozumiałem, mówiąc językiem młodzieżowym, nakręciłem się, a wiedziałem, że nie. Dzisiaj widzimy Jana, który stoi przy wodach Jordanu. Stoi przy wodach Jordanu, gdzie przychodzą ludzie. Wiemy z Ewangelii, z Pisma Świętego, że przychodzili tam ludzie różnego stanu. Przychodzili to tam zwyczajni ludzie, po prostu pracownicy, robotnicy, obywatele Izraela. Przychodzi tam elita duchowa, polityczna, by przyjmować chrzest. Kochani, to miejsce było nieprzypadkowe. Otóż
To był moment, to było miejsce, w którym, do którego doszli Izraelici tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Z tego miejsca się kiedyś wycofali przez swoją niewiarę i zostali 40 lat na pustyni. A potem z pomocą Jozuego przechodzą, przenoszą Arkę, przechodzą przez Jordan suchą stopą i tam stawiają 12 kamieni na pamiątkę tego przejścia, na pamiątkę przekroczenia Jordanu, cudu rozstąpienia się po raz kolejny Jordanu, przejścia przez suchą stopą przez Jordan i wejścia do ziemi obiecanej. Robią to przez wiarę. Chcą być posłuszni Bogu. Kończy się okres tułaczki, kończy się okres niewoli, kończy się okres nieposłuszeństwa. Bóg wprowadza ich do ziemi, którą im obiecał. I to było miejsce, do którego byli wezwani wszyscy Izraelici, wszyscy spragnieni. Wejdźcie do wody. Wejdźcie, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Nowe przymierze jest darmowe. Dlatego mówię o tej rzece, ponieważ jest to punkt startowy i graniczny dla każdego z nas. Myślę, że każdy z nas, albo większość, ma taki moment w życiu. Każdy z nas świadomie wierzących, chrześcijan, katolików, ma taki moment w życiu, gdzie w pewnym momencie wędrówki stajemy przy granicy i Bóg mówi: idź dalej. Jeśli powiemy nie, zostajemy na pustyni. Bóg nas nie opuszcza, ale nie wchodzimy dalej, nie idziemy do miejsca przeznaczenia. Przecież oni tam w ziemi obiecanej dalej kroczyli, dalej szli, musieli toczyć walki, ale Bóg był z nimi. I wtedy wracają do tego miejsca, gdzie jest Jan, po to, żeby sobie przypomnieć tą historię. Przypomnieć to, że tak naprawdę, kiedy będą tak naprawdę szczęśliwi wtedy, kiedy będą posłuszni Bogu, tak jak byli ich ojcowie, którzy przeszli przez ten Jordan. Ale przypominają sobie moment także ten, w którym nie przeszli przez ten Jordan 40 lat wcześniej. I owocowało to wymarciem prawie wszystkich, którzy wtedy nie weszli przez niewiarę. To, co jest sednem dnia dzisiejszego, tej niedzieli, chrztu pańskiego, jest to, by nam przypomnieć, kochani, że jesteśmy wezwani do tego, by powrócić często do tego początku, tej pierwszej miłości, tego momentu spotkania Boga, jeśli go mieliśmy. Żebyśmy w sposób duchowy powiedzieli Bogu dzisiaj: Panie, ja chcę wrócić do Ciebie. Bo być może gdzieś po drodze zgubiliśmy perspektywę. Gdzieś po drodze zakopaliśmy wiarę. I Bóg dzisiaj wzywa mnie, Ciebie, bracie i siostro, który to oglądasz także. Dlatego, że to jest moment, żeby wrócić do wód Jordanu. Jeśli nie miałeś takiego doświadczenia w swoim życiu, to proszę Cię, wołaj do Boga. Ojcze, chcę nienawidzić grzechu, tak jak Ty nienawidzisz grzechu. I chcę kochać, nauczyć się kochać, doświadczyć tej miłości, tak jak Ty kochasz. Chcę doświadczyć tego dotknięcia Twojego Bożego palca, napełnienia Twoją miłością. Chcę doświadczyć chrztu Duchu Świętym. Wielu z nas, kochani, było na bierzmowaniu. I wielu z nas, i wierzę w to głęboko dzisiaj, otrzymało dar Ducha Świętego. I zobaczcie, dzisiaj Jezus też przychodzi. Nie wyznaje grzechu. Jan jest zaskoczony. Bo jak to? Przecież ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Pamiętajmy, że chrzest Janowy był chrztem na wyznanie grzechu. Czyli było trzeba się skonfrontować
z własnym grzechem. Izraelici przychodzili, wyznawali Janowi swoje grzechy, a on ich zanurzał i wynurzał. W jakiś sposób woda oczyszczała, obmywała z grzechu, wróciła do nowego życia. W tym momencie przychodzi Jezus, który mówi: tak, wiem, ale ustąp teraz, bo musi się dokonać wszystko, co jest sprawiedliwe. Ja muszę wejść do tej wody po to, by ją wypełnić, by ten chrzest Twój doprowadzić do pewnego wypełnienia. Dziś wchodzimy do wody chrztu, szczególnie ludzi, którzy przychodzą do wiary i przychodzą, przyjmują chrzest, tak powiedzmy, no już jako dorosłe osoby, świadome, z własną wiarą wchodzą do tej wody. Są zanurzani i wynurzani na wyznanie wiary w Jezusa, że jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego. To nam mówi dzisiejsze drugie czytanie Jana, który przedstawia nam Jezusa, tego, który jest. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym, zwycięża świat. Każdy, kto wierzy, że jest Mesjaszem, ma życie. Jezus Mesjasz, Syn Boga Żywego, depozyt wiary. To jest coś, co wiemy, ale ważne, byśmy weszli w tą rzeczywistość. I dzisiaj Pan Bóg, być może Ciebie, bracie lub siostro, wzywa do tego: otwórz swoje serce. Być może już okoliczności Twojego życia albo się już zadziało, albo zadzieją takie, że powiesz: koniec, nie wiem, co mam robić. Zgubiłem się, pogubiłam się. Zawołaj: Ojcze, chcę Cię poznać. Jezu, ratuj. Dzisiaj ksiądz mówił o tym, że Ty dotykasz ludzi i napełniasz swoją miłością. Nadajesz im kierunek i sens. Mało tego, jest tym, był tym, ten ksiądz stał tutaj po 10 latach, po tym, jak odszedł z kapłaństwa. Odszedł z kościoła katolickiego. I Ty go znalazłeś, bo Ty jesteś wierny. Bo żyjemy pod łaską, kochani, a nie żyjemy na podstawie własnych uczynków, dobrych lub złych. Tak może nas potraktować system ludzki. Powiedzieć: Ty już się nie nadajesz. Ty zawiodłeś. Ale nie Pan Bóg. Wołaj dzisiaj do Boga: Ojcze, pragnę doświadczyć Twojej miłości. Pragnę doświadczyć Twojego dotknięcia. Chcę w sposób duchowy wrócić do momentu chrztu i powiedzieć, wyznać na nowo: ja pragnę, ja chcę, ja potrzebuję Twojej pomocy. Jestem grzesznikiem. Jestem człowiekiem, który ginie, umiera i zasługuje na piekło. Ale wierzę, że dałeś odpowiedź. Twoim odpowiedzią jest nowe przymierze, które na imię ma Jezus, Mesjasz, Syn Boga Żywego, który wziął na siebie moje cierpienie, który stał się barankiem, mówi dzisiejsza aklamacja, to baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus jest tym, który oddał za mnie swoje życie. To jest niesamowite, kochani, to, co mnie dotyka, odkąd jestem tatą. To te słowa, o których się uczyłem, powtarzałem, modliłem, czytałem, nabrały nowego znaczenia. Bóg Ojciec oddał za mnie, by mnie ratować od piekła i potępienia, swojego pierworodnego Syna. Każdy, kto jest rodzicem i ma córkę lub syna, wie o tym, że nawet dla przyjaciół by nie oddał swojego dziecka, by mogło zginąć, by ratować tą drugą osobę. To jest dla nas nieprzekraczalna rzeczywistość. A Bóg Ojciec daje swojego jedynego, pierworodnego Syna. Ojciec zapłacił cenę, której nikt z nas nie jest w stanie zapłacić. I błagam, nie dorzucajmy do tej ofiary naszych 2 groszy. Nie chciejmy zarabiać na zbawienie. Chciejmy na nie odpowiadać. Chciejmy żyć przykazaniami, które już wtedy nie stają się przykazaniami dla nas, ludzi pod nowym przymierzem. Ludzi, którzy narodzili się z wody i z Ducha Świętego, stają się obietnicą. Nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną. Nie będziesz miał. Nie będziesz co Bożym. Nie będziesz kradł. Bo ja zmieniam Twoją naturę. Bo ja daję Ci mojego Ducha Świętego. Kochani, na końcu jeszcze raz pragnę powiedzieć: wróćmy, zachęcić.
Wróćmy do tego momentu granicznego. Może jesteśmy w tym momencie granicznym. Może chcemy odejść z kościoła, bo zawiedliśmy się na naszych pasterzach, zawiedliśmy się na naszych duszpasterzach, na ludziach z tego kościoła. Ale w wielu przypadkach jest tak, kochani, że myśmy tak naprawdę nigdy tego Pana Boga nie spotkali w życiu. Takiego żywego, prawdziwego. Może był dla nas tylko historią opowiadaną od czasu do czasu. Co niedzielę i święta. Szczególnie, także dopisując się do tej akcji, nie odchodź od Boga. Chcę zaapelować dzisiaj do Ciebie. Co Ci szkodzi? Uklęknij. I zawołaj: Ojcze, Boże, chcę doświadczyć Twojej miłości, mieć Twoje życie w sobie. Chcę zobaczyć, że to nie jest fake, że to nie jest fikcja, że to nie banda nawiedzonych ludzi tutaj coś mówi, ale chcę doświadczyć tego, o czym może mówił ten ksiądz, o czym mówi wielu świadków Chrystusa, którzy spotkali i doświadczyli Boga żywego w swoim życiu. Kochani, Jezus wyszedł z Jordanu. Za moment się pewnie o tym dowiemy, poszedł na pustynię. Tam jest takie ciekawe sformułowanie, że wyszedł z Jordanu pełen Ducha Świętego, a wrócił z pustyni w mocy Ducha Świętego. I wtedy zobaczymy, zaczną się dziać pierwsze cuda w Kanie Galilejskiej. Potrzebujemy jako Kościół iść na pustynię, by wrócić pełni mocy Ducha Świętego. I modlę się o to, Ojcze, dla wielu, którzy będą słuchać lub słuchają, dla nas tu obecnych, dla katolickiego Kościoła Narodowego, za które Ci bardzo dziękuję, Ojcze. Bo wierzę, że jest Twoją odpowiedzią, realną odpowiedzią na potrzeby i pragnienia wielu ludzi, także byłych księży, którzy stają się księżmi na nowo, którzy nigdy nie przestali być tak naprawdę. Ty nas szukasz, Ty znajdujesz. Ojcze, proszę Cię, byśmy wracali z pustyni naszego życia, wychodzili w nią i wracali w pełni Ducha Świętego, a wracali w mocy Ducha Świętego. Byśmy pełni owoców Ducha Świętego, pełni charyzmatów Ducha Świętego. Nie bali się wyjść z naszych kaplic, z naszych kościołów do tego świata, by być świadkami i głosić Ewangelię. Bądź uwielbiony, nasz Ojcze. I przemienia nasze serce. Amen.